Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 8 w wersetach od 21 do 36? Jezus powiedział im więc ponownie: ja odchodzę i będziecie mnie szukać i pomrzecie w swoim grzechu. Dokąd ja odchodzę, wy przyjść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czy sam się zabije, że mówi: dokąd ja odchodzę, wy przyjść nie możecie? Powiedział do nich: wy jesteście z niskości, ja z wysokości. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie wierzycie, że ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Dlatego powiedzieli mu: kim ty jesteś? Jezus powiedział im: tym, co ja całkowicie do was mówię. Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja, co usłyszałem od niego, to mówię przed światem. Nie zrozumieli, że im mówił o Ojcu. Jezus wtedy powiedział im: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Nic sam z siebie nie czynię, ale jak nauczył mnie Ojciec mój, tak mówię. Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co jemu się podoba. Gdy on tak mówił, wielu jemu uwierzyło. Mówił więc Jezus do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: jeśli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie będziecie moimi uczniami. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: my jesteśmy z nasienia Abrahama. Nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak ty możesz mówić: wyswobodzeni będziecie? Jezus odpowiedział im: zaprawdę, zaprawdę mówię wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie zostaje w domu na wieki, syn zostaje na wieki. Dlatego, jeśli syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Żydzi już wcześniej oznajmili Panu Jezusowi, że jego świadectwo nie jest prawdziwe. Werset 13. Po cóż więc teraz pytają go, kim jest? Werset 25. Pan może jedynie powtórzyć im to, co mówił od początku. Jego słowa doskonale wyrażają to, kim on jest. Pomyślmy, jak częstokroć sprzeczne jest to, co mówimy czy jak odnosimy się do innych, z tym, jacy rzeczywiście jesteśmy. Wszystko, co Pan Jezus mówił i czynił, było doskonale zgodne z zamierzeniami Jego Ojca. On może powiedzieć: ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Jest w tym dla nas niedoścignionym przykładem. Starajmy się być Jemu podobni. Pan Jezus zwiastuje całkowite wyzwolenie tym, którzy w Niego uwierzą. Lecz słuchający tych słów Żydzi protestują. Nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Werset 33. Nie dlatego, że zapomnieli, iż byli w niewoli, ale
kierowani dumą woleli nie pamiętać o Egipcie, Babilonie i o Rzymie. Taki jest człowiek. Nie chce przyznać, że jest niewolnikiem grzechu. Wmawia sobie, że jest wolny i może czynić to, co mu się podoba. I mamy tutaj odnośnik do drugiego listu Piotra, drugiego rozdziału, 19 wersetu. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Zauważmy, drodzy przyjaciele, jak tragiczne było położenie, w którym się znajdowaliśmy i jaką prawdziwą wolność teraz mamy, będąc dziećmi Bożymi. Dzięki temu, że Syn nas wyswobodził.